W ramach akcji Widoczny i Bezpieczny Przedszkolak grójeckie przedszkole odwiedził dyrektor radomskiego WORT-u wraz z radnym województwa mazowieckiego. Celem akcji było propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród najmłodszych. Jesteśmy w przedszkolu, później spotykamy się z tymi dziećmi w pierwszej klasie, później w trzeciej, czwartej. Bardzo mile wspominają nasze wizyty i za każdym razem widzimy postęp tej wiedzy. Jednak te nasze spotkania przynoszą jakiś efekt. Dzieci zaprezentowały gościom swój pokazowy występ, podczas którego wyśpiewały podstawowe zasady ruchu drogowego. To jest bardzo ważny temat. Już w życiu przedszkolaka zaczynamy te tematy od samego początku, czyli we wrześniu, bo nie wyobrażam sobie, żeby dzieci też nie mogły poznać, jakie są zasady ruchu drogowego i tutaj też bycia w przedszkolu, w społeczności funkcjonowania. Dlatego zawsze jesteśmy otwarci też na takie akcje, jeśli ktoś chce mówić o bezpieczeństwie, o ruchu drogowym. Nie zabrakło także upominków. Dzieci w ramach akcji otrzymały odblaski, a także odblaskowego węża spacerowego, dzięki któremu będą mogły zachować bezpieczeństwo podczas grupowych wyjść. To są te akcje, które przygotowują właśnie do zachowania się na jezdni, przy przejściu na dla pieszych, przy przejściu po chodnikach, zachowanie się przy ruchu samochodów, który jest coraz większy, także jest to bardzo, bardzo ważna akcja. Radomski WORT wraz z samorządem województwa mazowieckiego od lat angażuje się w tego typu akcje edukacyjne. Dzieci bardzo entuzjastycznie podchodzą do tych zagadnień, szybko przyswajają tą wiedzę. No i także doposażamy za każdym razem nasze dzieci w odblaski, żeby też w wieczorową porą, zwłaszcza teraz, gdy jest dzień krótki, były bardziej widoczne na naszych drogach. Grójeckie przedszkole miało przyjemność po raz pierwszy uczestniczyć w tej akcji. Zakończeniem spotkania była prelekcja dotycząca bezpieczeństwa na drodze, którą poprowadził pracownik radomskiego WORT-u.